Dziś mogę połączyć ze sobą dowolne jedzenie w Minecraft, więc moim celem będzie stworzenie najobrzydliwszego żarcia na świecie. Zobaczymy, jak będzie smakować i jakie da mi supermoce. Zaczynamy od połączenia steka i wieprzowiny. Dostaję wieprzostek. Smakuje... tak źle. Mam nawet siłę na 30 sekund. Nice! A co jak dodam do tego dorsza? Nie przez te kodorsz? To zaczyna być przeklęte, ale raz się żyje. Wow, mam hejsta. A to oznacza, że mogę mega szybko kopać. To może być przydatne. Ręką rozwalam kobla. Piękne. Nareszcie mogę zamieszkać w obskurnej pieczarze. A to wszystko zrobione moimi własnymi rękoma. Osiągnąłem wiele. Lecimy dalej. Chcę dodać do tego kurczaka. No ale koniecznie upieczonego. No w surowym mogą być bakterie, wirusy. Nie wolno jeść surowych kurczaków. Wieprzostek odorsz i kurczak to stekowiedorszczak. Nie brzmi za dobrze. To może być zły pomysł, ale... wow! Co jest grane? Jestem ogromnym golemem. Mam zgolemienie. Zgolemienie? Nie chcę być nieskromny, a jako golem... kurde, jaki ten kapelutek, fiu, fiu. Kurczaczki na hita, króweczki na hita. Życie jako golem jest całkiem w porzo. O, wioseczka. Ej, co ja mam z tyłu głowy? To jest bardzo dziwny widok. Ktoś mnie źle przystrzygł, bardzo źle przystrzygł. Padłem pod kosiarkę, no niedobrze. Ej, ty, co ty tu hodujesz w lesie? Ja to chyba chcę zjeść. Czy ja mogę to zebrać? Nie, to są... O, marchewa. A jak dodam do stekowiedorszczaka marchewkę, to dostanę stekomarchwiedorszczak. Tak, to było oczywiste. Życzę mi smacznego, widzowie! Co to ma być? Co to ma być? Nic nie widzę, halo! O nie, jestem zwykłym dealerkiem. Tak fajnie było grać jako golem. Mój cały błąd polegał na tym, że zacząłem dodawać zdrowe rzeczy do mojego jedzenia. Nie będzie żadnych marchewek, nic z tego. Idę znaleźć coś niezdrowego. O, portal. O, cały set, yo! To będzie niezdrowe, to będzie bardzo niezdrowe. Ale jak się postaramy, to coś wykombinujemy. Słodkie ciasteczka będą idealnie komponować się ze smakiem stekomarchwiedorszczaka. Oczywiście, że tak. Wtedy bowiem dostaniemy stekomarchwiedorszczastko. O, lepiej tego nie jedz. Ja mam tego nie jeść, ty mi nie będziesz mówić, Minecraft, co mam robić, a czego mam nie robić. Może nie będzie tak źle. No nie będzie tak źle, jak będę chciał zjeść stekomarchwiedorszczastko, to zjem. Z tego marchwiedorszczastko. Niech tak się stanie! Mniam i było pyszne! Pyszne. Pyszne. Nie! Nie dość, że mam blindness, to jeszcze mi się żygnąć chce. Nie na to się pisałem. Musimy coś poradzić. Tak być nie będzie. Moim zdaniem jest po prostu nadal za mało słodko. Jak już zdecydowaliśmy się na dodanie ciastka, to musimy iść na pełną. Tu jest coś, co mi się przyda. Dimissimo! Trochę cukru. O, i to też mi się przyda. Jajuszko! Placek dyniowy. Zawsze o tym marzyłem. Dodać do naszego dania placek dyniowy, by dostać ciasto marchwiodorsz dynio-ciastkowe. To ma sens. To już przesada. Ja ci dam przesada. Pobiegałem, zgłodniałem i wcinam. Czy ja już zawsze będę mieć żygonie? Ej, nie tylko żygonie, zatwardzenie. Jak to zatwardzenie? Ej, mam obsydian. Jak klikam shift. Wow. O nie, to jest bardzo... bardzo przeklęte, ale z drugiej strony dostaję obsydian. Nareszcie coś dobrego, widzowie. Wspaniale. Dobra, już mi tego starczy. Co by tutaj teraz dodać? A gdyby połączyć te dwa światy, słodkie i zdrowe, potrzebne nam jest jabłko. Gdzieś ono tu musi być. Jabłuszko, jak ja cię potrzebuję. To jest mój nowy twór. Ciastko marchwiodordynio jabłko. Brzmi wspaniale. Lepiej tego nie jeść, serio. Dobra, nie wiem. To jest moment, kiedy się muszę zawahać. To serio! Brzmi jakby gra przestała z nami żartować. Co mnie spotkało złego do tej pory? Dostałem traki, dźwigania, blindnessa. Może lepiej tego nie jeść, wiecie co? Ja mam kontakty, ja mam od tego ludzi. Napisałem do żelaznego, ma zaraz bić. No to wszystko cacy w sam raz. Jedyne co potrzebujemy, to zrobić mu fajną klatkę dla króliczka doświadczalnego. Zjem sobie wieprzostego dorsza i z takim hejstem mogę szybko kopać. Łopaty nawet człowiek nie potrzebuje. To były dobre jedzonka na początku. Pyk, pyk. Takie klateczki, żelaznemu raczej wychodzić się nie będzie chciało. Ja go znam. Wiedziałem, że na coś przyda się to zatwardzenie. Super. Teraz tylko kwestia, jak tutaj przeprowadzić żelaznego. No i kogo my tu mamy? Żelazny.pl. Jest żelazny. Siemanko. O, co to za degustacja, stary? To jest degustacja najlepszych minecraftowych potraw. Chodź za mną. Chodź. Stary, jestem tak głodny. Jejku, tak mi się chce jeść. To super. Jeść. Słuchaj, chodź. Wejdź tutaj, żelazny. Tutaj jest moja restauracja. Oglądałeś takie coś jak ugotowanie?
To nie wygląda jak... Nie, no... Dobra, słuchaj, zaczynamy od tego. To jest świeżutkie ciasto marchwiodordynio jabłko żelazne. Spróbuj. Nie? Jak nie? Nie. Spróbuj, spróbuj. To jest program gotowalni, żelazne kamery na nas patrzą. Ale tu jest napisane, żeby tego nie jeść. To jest źle czytasz, stary, to jest, żeby jeść. Nauczyć czytać. Zjedz smacznego. Lepiej tego nie jeść, kropka, serio, kropka. Jeszcze umiem. Nie zamknąłeś w środku jakiejś dziury, nie znaczy, że tracę umiejętności myślenia. Dobra, żelazny. Zjedz. Nie. Dam ci skórę. Dam ci kilo, byś mógł uciec, bo to nie, jest więzienie. Nie, zjem wszystko, tylko nie to. Nie. Czekaj, zjesz wszystko, tylko nie to. Nie zjem tego, no nie ma opcji, no przecież jest napisane, żeby tego nie jeść, dobra, weź mi to dasz to radę podrzucić? To w ogóle jest za połączenie. To jest idealne połączenie dla kubków smakowych. Dawaj, rzuć to mi. A wyrzucisz to? Wyrzucę to i dam ci coś lepszego. Dam ci coś lepszego. Dobra. To czekaj w tej dziurce, okej? Okay? Pobaw się piórkiem. Idź już. Skoro żelazny mówi, że zje wszystko, byle nie to, to ja mu coś do tego po prostu dodam i będzie coś innego. Na przykład chleb. O, proszę bardzo. Ciastko marchwiodordynio jabłko w chlebie. Wspaniale. Powoliło cię, nie rób tego. Dobra, kwestia jest tego, żeby żelazny tego nie przeczytał. Piórko, moje piórko, zrobię sobie z niego piórko, moje piórko. Pięknie żelazny śpiewasz. Masz piórko, cieszę się z twojego piórka. Słuchaj, przygotowałem ci jedzonko. Wee! Masz, zjedz to. Dobrze, bo już prawie zjadłem to pióro. O, jakie fajne. No. O, widzisz? Widzisz, jakie fajnie przyniosłem bułę, taki kebab trochę. Wiesz, że akurat miałem ochotę na kebsa? Dużo rzeczy w bule. No, zjedz. Dobra, to jem, nie? Zjedz. A kamery są włączone, nagrywa co, się? Co? Tak, ugotowanie, to program jem. Kulinarny, ugotowanie, no. Uwaga, test smaku numer jeden. Halo! Co jest? Halo, Filerek? Czy cię odwróciło? Co do góry? Co ci się stało? Co to mi się stało? Do góry nogami. Chwilę, nie, to mnie obróciło do góry nogami. Tak. Wow, ej, dobrze, Filerek. Z ciebie mam. Dobrze, że tu jesteś, bo ja bym bardzo nie chciał skończyć do góry nogami. Ała, mój nos! Aj. Dobra, nie można patrzeć. Dobra, przygotuję ci coś może innego, żelazny. Bo to daje trochę średni pomysł. Sorry, do kebsa mógłbym dodać baraninę, ale to by było zbyt oczywiste. Słuchaj, chyba dyli żelaznemu nie będę wrzucać do kanapki, aż taki brutalny nie jestem. Ale króliki. Kebaba z królikiem to nie słyszałem, żeby ktokolwiek kiedyś jadł. Chodź tu, mały skubańcu. Oskubię cię z twoich uszu. A, dobra. I co, surowego? Nie, no nie będziemy tacy. W naszej restauracji dbamy o jakość składników, a przynajmniej o to, że składniki są upieczone. I dostajemy ciastko chleb marchwio dordynio jabłust królik. Ho? Nie jeść, nie dotykać, tam. Żelazny i tak nie ma wyboru. Ała, to boli, ała, ja już nie... Ej, a ty nadal? Ty nadal jesteś do góry. Żelazny, przyniosłem ci antidotum. Proszę, już nie patrz, chcę. Tu jest antidotum dla ciebie, żelazny. Ja wierzę ci, żelazny, że boli. Dlatego to musisz zjeść. Tak, to ci uratuje. Nie widzisz, co to jest? Nie wiem, czy ja chcę. Chcesz, wcinaj, stary. Ja to jadłem. A czytałeś to? Razy. Tak, czytałem. Nie dotykaj, jedz. Po prostu nie dotykaj. Nie macaj, nie baw się jedzeniem. Nie można bawić się jedzeniem, nie słyszałeś? A czy jak nie będę tego dotykał, to jest bezpieczne, tak? Połknij, będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Od razu? Połknij od razu. Już mnie boli głowa, dobra, jem. No idzie. Co ty masz? Co to jest? Co masz dzwon na głowie? Weź się wyprostuj, co to jest? Filler, głowa mnie boli jeszcze bardziej niż wcześniej. Bo co masz się dzwon dzieje? Na głowie! To nie jest dzwon! To jest hydrant! Co tu robi hydrant? Filerek, co ja mam na głowie? Bardzo dziwnie, to wygląda bardzo, bardzo źle. Masz czerwoną rakietę na głowie, żelazny. Możesz mnie uratować? Ja ci nie mogę pomóc, ale... Czekaj, żelazny, mam plan, co ci może pomóc. Daj mi w końcu coś normalnego do jedzenia. Tak, dam ci popitkę. Najpierw przyda się to. Hej, nie uciekaj. Ej, Borys. Whip. O, Borys, masz pewną misję, chodź za mną. Borys, plan jest taki, musisz tutaj podejść. Żelazny, możesz się tak ładnie nastawić. Chodź, Borys. No. Dobrze, Borys, musisz. Nie, tylko nie piesek, nie. Tak, piesek, że. Bo ty nie rozumiesz, żelazny, bo ty nie rozumiesz. Piesek, dobrze, nie, dobrze. Zostaw go, nie, on mnie bije. Stary, nie rób tak nigdy więcej! No, ja ci nic nie robiłem, to Borys! Tak, kto mu kazał się zesikać na mnie? Już wolę mieć hydrant na głowie, to się kamerowało! Tak, to się kamerowało. Żelazny, cały czas się wszystko kameruje. Nie widzisz? Będę miał dowody do sądu, to jest znęcanie się nad golebami. Trochę tak. Żelazny, dostosuję się do ciebie. Co lubisz jeść? No fajnie, jakby to nie były dorsze, bo dorszów się nie je.
Słuchaj, to mogę ci zaoferować inną rybę jakąś? Lubisz łososie? Łososie lubisz? O, ta, no, rozdymka, o, łosoś, no, ten rozdymka, spaki. Łosoś, dobra, to czekaj, żelazny. Rozdymka? Rozdymkę jedzą tylko nuby. Dobra, idę ci po łososia, bo łososia ci przyniosę, kolego. Borys, atakuj go, atakuj łososia, szybko, jedz, dobrze, Borys. Jesteś cudownym przyjacielem i żelazny na pewno to doceni. Mimo, że wasza relacja na początku nie była taka łatwa, wierzę, że wszystko się ułoży. Wspaniale, krusosio, ciastko, chlemarchwio, dorżdynio, jabłustko. Nie rób sobie tego, proszę. Zignorujmy może te głupie porady, zignorujmy je. Żelazny doceni nasze nowe danie. Żelazny, proszę bardzo. Nie wytrzymam więcej. Dodałem łososia. Dodałem łososia, zjedz sobie żelazny. Doceń nareszcie coś dobrego. Tak, mam to zjeść, tak? Tak, zjedz to. Śle śmiało. To jakby ja już nie będę taki wysoki na 2 metry, jak to zjem. Nie wiem, jaki będzie. Znaczy, weźmiesz mi hydrant po prostu z głowy. To ja nie wiem, co się stanie, to jakby... No to czemu mi dodajesz, jak nie wiesz, co się stanie? Bierz to! No ale całe to jest senno, że ty musisz to spróbować, no. Co to jest za program, w którym ty nie próbujesz swoich dań? No tak, i że czystuje innych, daje innym radość żelazny, daje innym radość żelazny, więc połknij. Dobra, 3, 2, 1, jem to, smaczne, ale, ale nie powtarzaj tego więcej! Czekaj, co się właśnie odwaliło? Żelazny! Lerek! Żelazny, Lerek? Czy jesteś pod gwałtem? Lerek, co to jest? Lerek! Nigdy więcej! O mój Boże, krótki wydrać! Co jest grane? Spłaszczyło gościa! Zupełnie! Wychodzę stąd! Dobra, wiesz? Trzeba cię będzie tu rzeczywiście zaraz wypuścić żelazny. Jeszcze jedno danie ci dam, okej? Okay? Jedno danie, nie, obiecuję! Wypuść mnie teraz! Wypuszczę cię, tylko jeszcze jedna rzecz! To coraz bardziej wygląda jak kebab i może bez sensu byłem takim radykałem, może faktycznie trzeba dodać po prostu trochę baraniny. Dodajmy to, mamy baruliko, sos ciastko, chlemarchwiowy, dorżdynio, jabłustkowy sztos! Opamiętaj się, człowieku. To na pewno posmakuje! Żelazny! Dodałem tutaj baraniki do kebaba. Ostatni raz, tak? Ostatni raz, tak. Biorę udział w jakichś głupich programach telewizyjnych. Chciało się sławy, tak? Chciało się sławy. Chciało się to. Słuchaj, największy challenge zjeść to. To jest super kebab. Nie. Wszystko ja rozumiem, ale ja mam 3-letnie. Na co? No, na baraninę. Ja to ci daj, mówiłem. Daj. Dobra, dam, zmienię, okej, okay, daj ja to. Ci mówiłem, że uczulenie, no masz, no. Czemu dobra, ty mnie nie no słuchasz w ogóle, jak rzuć, ja ci cokolwiek rzuć, mówię wcześniej? Nie mówię wcale tego. A, bo ty nie możesz tego wyrzucić raz, no kurde. Jeszcze raz. Wiesz, no ode mnie, no nie mogę tego nawet wąchać, bo się dobrze, zaraz uczulę. Dobrze, widzisz, każde jedzonko to będzie kolejny bloczek. Czekaj, dam ci coś innego. Daj mi coś normalnego, daj mi ziemniaka schabowego, marchewkę tam była. Ale czekaj, ziemniaka to w sumie nie. Czy gdzieś tu znajdę ziemniaka? O, znalazłem ziemniaka. I w ten sposób otrzymaliśmy ziemniaczek baruliko, sos ciastko, chlemarchwiowy, torszodynio jabłustowy. Brzmi dobrze. Jak to dotkniesz, to skończysz w szpitalu. Możesz razem lubić być w szpitalu. Iść, jeść, wyjść. Tego jeść, coveru, jeść. Tego Hemingwaya nie znałem. Trzymaj żelazny. Jest! Tak, to już będzie ostatnie. Nie, no stary, to też wygląda tragicznie. Co to jest za połączenie ziemniaków z czym? Nie! Jak to dotkniesz, to skończysz w szpitalu, no! No nie, ale w jakimś szpitalu, wesołym szpitalu. To tort mi daj! Słodkiego deser! Deser? Obiecuję, tort zjem, obiecuję, to proszę, tylko tort. Tort, okej! Okay. Tort jest dobrym pomysłem, bo jak położę tort, to żelazny nie będzie wiedzieć, jaki jest napis. Na przykład, że jak go dotknie, to skończy w szpitalu. I w ten sposób po prostu się poczęstuje. Będzie to może wyglądał jak normalny tort. Co ja potrzebuję do tortu? Cukier mam, jajko mam, wiadro mam, a nawet mleko. Teraz tylko pszenica. Pyk. Jest to inwestycja, ale wierzę, że jest to inwestycja w coś pięknego. Co to jest? To jest tak długi, że nie mogę zobaczyć. Dobra, kraftuję to. Tort o smaku ziemnia, baruliko, sos cieste, chlemarchwio, wodorszo, dynio jabłustowy. What? Dobra, dajmy mu to. Umrę z głodu, jak będzie dasz tego tortu. No dobrze, to wygląda bardzo dobrze, żelazny. Chodź, zjesz sobie. No, jak mam zjesz iść, sobie czy się tort. Słyszysz? No chodź, no wychodzę, już możesz wyjść. Proszę, widzisz jak się... O Boże, jak ty wyglądasz. Zjedz sobie tort, ciasteczko, ciasto, smaczne. Jak ja wyglądam, jak ten tort wygląda? Ej, faktycznie, wyglądacie bardzo podobnie. No, żelazny, zobaczymy, co się stanie, jak to zjesz. Smacznego, 100 lat. To jest prezent? Tak, to jest prezent, totalnie. Ja mam urodzin. Stary, masz urodziny, po prostu nie pamiętasz o tym. Okej. To dziękuję za życzenia wszystkim. Cieszę się, że w komentarzach mamy wszyscy... Żelazny zginął za serca, co? Co jest grane? Wziął gryza i po prostu go
Zmiotło z planszy. Żelazny pel opuścił grę. O nie, jest najgorszy. Ej, ten tort to jest jakaś masakra. Muszę go zebrać stąd. Znaczy, to jest takie niebezpieczne. Czy ja to mogę dawać po prostu mogę to dawać mobom. Czy to zadziałałoby tak teoretycznie na przykład na coś większego? Muszę to sprawdzić. Plan jest prosty. Wysrać sobie portal. Miałem tyle zatwardzenia, że teraz mogę iść do piekła. Psik mi stąd, a psik! Dokąd nas poprowadzisz? Tam. Co? Idźmy do dołu. Jesteśmy. Specjalna przekąska dla bardzo specjalnego smoczka. Let's see! Tylko poczekać, aż skubaniec do nas zleci. Specjalna przysyłka dla pana smoka! To po prostu zniknął! Nie ma expa, nie ma wybuchu, a jedyne co, to jest totalne zniszczenie! Ej! Ziom!